Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. Dzień dobry, Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski witają państwa ze Stadio Mestalla w Walencji. Chociaż wydawałoby się, że statystycznie w parze Valencia-Barsa Katalończycy wygrywają w przedbiegach, to nietoperzom nieraz udało się nieźle. Lionel Messi! Szkoda! To była znakomita okazja do zdobycia pierwszej bramki w tym spotkaniu. Ale czasu jest jeszcze sporo, a to była niezła zapowiedź tego, co tu się dziś jeszcze będzie działo. Jest przejęcie i mają szansę. Kevin Gameiro, Bas, Suarez, Robert Lewandowski. Barcelona atakuje teraz skrzydłem. Lionel Messi. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Carlos Soler. Barcelona ma w tym sezonie zabójczy atak. Żadna inna drużyna w lidze nie strzeliła tylu bramek, co Katalończycy. No, rzeczywiście, drużyna przyjezdna nie ma sobie równych pod względem bramkostrzelności. Formacja defensywna gospodarzy musi wciąż się mieć na baczności. Arturo Vidal, Rafinha, teraz Robert Lewandowski. Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na boisko. Coś niebywałego, no naprawdę. Już nam się wszystkim wydawało, że będzie bramka wyrównująca. Tymczasem wszystko udaremniło aluminium. Okazja na dośrodkowanie. I po odbiorze strata piłki. No, piłka oddana w zasadzie bez... Jest szansa! Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Ma czas, żeby dośrodkować. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Messi. Vidal. Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy tak niewielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Murillo. Rodrigo Moreno. Kondogbia. Bas. Barcelona teraz przy piłce. Lewandowski. Lionel Messi. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Carlos Soler, Kondogbia, Rodrigo Moreno, wspaniale przechwycił. Rakitic, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Vidal, gol! Kolejny do kolekcji. Ci mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już dwie bramki. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery.
Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Wynik 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Rodrigo Moreno. Bas. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Ajaj! Piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie niecelny. Daniel Bas. Suarez. Lewandowski. Bas. Rodrigo Moreno. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Ma do kogo podać. Kondogbia. Uderza. No, ryzykował uderzeniem z tego kąta i się przeliczył. Trochę zabrakło techniki. Uderzenia z takiego kąta muszą być idealne, ale zabrakło naprawdę niewiele. Valencia wykona za chwilę rzut rożny. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Jest szansa na dośrodkowanie. Jest okazja! Prawie była bramka, prawie. Nie zmienia to wyniku. Po kolegach z drużyny niedoszłego strzelca bramki widać, jak bardzo są zawiedzeni. Suarez. Messi. Lewandowski. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Piłka trafia do przeciwników. Messi. Robert Lewandowski. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Kondogbia. Kevin Gameiro. Carlos Soler. Groźnie, ale zdążyli na czas. Atakują wzdłuż bocznej linii. Carlos Soler. Messi. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Lionel Messi. Świetnie minął teraz obronę. Robert Lewandowski. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Mamy powtórkę bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szansę rywali, nawet na remis. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Carlos Soler. Rodrigo Moreno. Ponownie, celnie podaje. Lewandowski. Ivan Rakitic. Ivan Rakitic! Dobrze, do przodu. Luis Suarez. Lewandowski. Strzela! Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Pierwsza do siedmiu. Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. Przechwyt, ale nie opanował. Kondogbia. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Zawodnik Walencji wznowi wrzutem z autu. Gaja. Daniel Bas. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić?
Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Messi. Arturo Vidal. Luis Suarez. Suarez strzał! Fantastyczna interwencja, absolutnie klasa światowa. Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Rafinha! Rzut rożny dla Barcelony. Piłka dośrodkowana z rogu. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Uderzenie, a i niestety nie trafił, pechowo, minimalnie chybił. Vidal, Robert Lewandowski, Luis Suarez. Suarez uderza. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. No i proszę, bramka, mówią, że ta noga służy mu do podpierania. Zaryzykował i opłaciło się. Piękna bramka. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Rodrigo Moreno, Bas. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Messi. Vidal. Przechwycili przeciwnicy. Suarez. Messi. Ivan Rakitic! Demarej Gray. Strata, co zrobi przeciwnik? Robert Lewandowski. Arturo Vidal. Atak Barsy, zobaczmy, co z tego wyniknie. Bardzo udany. Luis Suarez strzela. Bramka dla Barcelony. Ale on dzisiaj jest skuteczny. Trafia do bramki już drugi raz. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Parejo. Murillo. Dost. Bas. Demarej Gray. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Rozpoczyna atak Barcelona. Suarez musi to trafić. Jak on to... Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła... sytuację. Rafinha. Piłka wybita z pola karnego. Demarej Gray. Dost. Za linię obrony bardzo sprytnie. Centra w pole karne. Przepychanki. To było ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne.
Gospodarze chyba już kompletnie się poddali. Nawet kibiców już właściwie nie słychać. Bo tego wyniku nie można zmienić. Messi. Leo Messi strzela! Lionel Messi strzela! Jest gol! Kapitalne uderzenie Argentyńczyka. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Murillo. Parejo, Rodrigo Moreno, pas. No, już blisko pole karne. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Coutinho. Lugo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Coutinho. Tą interwencją skutecznie przerwał akcję rywali. Będzie zmiana w zespole Walencji. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Dobry pomysł, dobre wykonanie, ten lob może zaskoczyć obronę. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Wrzutem z autu wznowi grę Walencja. Do końca meczu 9 minut. Rodrigo Moreno. Dobra wymiana podań. Niskie dogranie w pole karne. No, nie udało mu się to dośrodkowanie. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. Vidal. Lionel Messi i Lewandowski. No, przejął, ale nie opanował piłki. Carlos Soler. Parejo. Gwizdy na stadionie, bo Walencja nie dość, że przegrywa, to jeszcze nie potrafi odebrać rywalom piłki. Kibice chcą zachęcić piłkarzy do agresywniejszego pressingu. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Jeszcze tylko 2 minuty regulaminowego czasu gry. Lionel Messi. Lewandowski. Arturo Vidal. Robert Lewandowski. I teraz Messi. Rodrigo Moreno. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Ten kontratak może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Dost musi to trafić. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Gaja. Ostatni gwizdek i tak Barcelona może świętować.